będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Pokój temu domowi i wszystkim jego mieszkańcom. Znamy przybierzeli do Betlejem? Tak. No to śpiewamy. Przybierzeli do Betlejem pasterze, grają skocznie dzieciąteczku na lirze. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze, a wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie. Powierzmy wszystkie nasze sprawy Bożej opatrzności. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Pobłogosław, Panie Boże Wszechmogący, to mieszkanie, aby w nim trwały zdrowie, czystość, dobroć, łagodność oraz wierność w wypełnianiu Twoich przykazań, aby zawsze składano Ci tu dzięki, a błogosławieństwo Twoje niech pozostanie na tym miejscu i nad jego mieszkańcami, teraz i na wieki wieków. Amen. Niech Was i to miejsce, i wszystkich tutaj przychodzących błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Mamy okazję, by w Waszym domu też w tym spotkaniu porozmawiać o sobie. Oczywiście porozmawiać o nas, o Waszych duszpasterzach, no i o Was, o Waszej rodzinie, o Waszym małżeństwie. Może pozwólcie, że przedstawię Was, Ewa, Piotr, no i Wasze córy. Dziewczyny, myślę, że Wy to zrobicie najlepiej. Przedstawcie się same. Madzia. Agata. Pięknie. Madzia jest w której klasie? Trzeciej. Czyli przygotowujesz się do Komunii Świętej? Tak. Ojoj, no to przecież na kolędzie to będzie teraz bardzo ważny egzamin. A ty jesteś w której klasie? Czwartej. Czy jesteś po komunii? Dobra, już o nic nie będę pytał. No czyli widzimy, że atmosfera jest naprawdę radosna, no bo święta Bożego Narodzenia to są jakie smutne święta, dziewczyny? Wesołe. Co od razu jest po świętach Bożego Narodzenia? Pamiętamy jakieś takie bardzo ważne wydarzenie świeckie, nie? Sylwester. No właśnie, no i to jest zabawa już w ogóle, karnawał. To się wszystko z tym wiąże, tak. Słuchajcie, no bo jeżeli Pan Jezus przyszedł na ziemię, no to stała się wielka radość, na pewno, nie? Ale ja jeszcze bym chciał, zanim porozmawiam z Waszymi rodzicami, jeszcze chciałbym Was o coś zapytać. Co nas do Bożego Narodzenia każdego roku przygotowuje? Adwent. Zgadza się. A co to jest ten Adwent? Słuchaj, no to już niech to będzie ten egzamin komunijny. Co to jest ten Adwent? Co to takiego, ten Adwent? Czas oczekiwania narodzenia Pana Jezusa. Zgadza się, bo to kolejna pamiątka narodzin Pana Jezusa. A z Adwentem dla dzieci szczególnie, jakie wydarzenie w Kościele codziennie? Rolaty. Tak jest. Lubicie ten czas rolat? Tak. Dobrze, to zostawmy już to wszystko. Pan Jezus na pewno się narodził, to już 2000 lat temu. No i ta radość nasza jest naprawdę bardzo wielka. Piotrze, Ewo, jak to w ogóle idzie w tym codziennym życiu? Mój tato, który też nie miał za wiele włosów z ubiegiem lat i mądrości, mawiał, że włosy traci się z dwóch powodów. Pierwszy powód to ze względu na miłość i głaskanie osób, które są wokoło. Jeju, Ewa, nie ciągnij tego tematu, bo ja też nie mam tych włosów za dużo, ale dobrze, może tak być. Mówisz o mężu. A drugi powód, no to z tych wszystkich trosk i zmartwień, które trzeba ogarnąć jednak mimo wszystko jako głowa rodziny.
Także, no nie wiem, Piotr by musiał się wypowiedzieć, który powód jest silniejszy. Popatrz, czyli jednak żeśmy na naszych tutaj właśnie takich głowach niezbyt owłosionych, no przyszło nam tutaj stanąć. Coraz mniej. Piotrze, jak to jest? Być ojcem rodziny, być mężem, to nie jest proste w dzisiejszych czasach. No myślę, że proste nie jest. Zawsze się to z tym jakiś trud łączy. Trud polegający chyba na dojrzewaniu. Dojrzewaniu do małżeństwa, do bycia ojcem. Ten trud chyba jakby codziennie się unacznia każdego ranka i trzeba się z nim do wieczora mierzyć, by jakoś ten dzień dobrze kończyć. Myślę, że każdego dnia trzeba go podejmować. Piotrze, na pewno duszpasterskie odwiedziny kolędowe to jest też dla nas, księży, taka okazja, byśmy byli jeszcze bliżej Was, bo duszpasterstwo chyba właśnie na tym polega, że my powinniśmy lepiej wiedzieć. Nie chcę specjalnie powiedzieć więcej wiedzieć, bo to nie chodzi o to, że my wiemy o swoich parafianach wszystko, ale wiemy lepiej. I to jest właśnie ta okazja, by tutaj też poznać tą codzienność. Może nawet nie w takim schemacie, gdzie Pan pracuje, gdzie Pani pracuje, czy w ogóle jest praca. Oczywiście był taki etap też duszpasterskich odwiedzin kolędowych, kiedy to było zasadnicze pytanie, bo w ogóle był ogromny kłopot z tą pracą. Na szczęście, tak chyba możemy powiedzieć, jesteśmy w Gliwicach, w których aż tak poważnego problemu właśnie braku pracy czy bezrobocia nie mamy. No ale w ogóle, Piotrze, jak to też widzisz, tak społecznie bardziej, jak to jest w tym dzisiejszym świecie, w tym dzisiejszym byciu właśnie i w pracy, i później w takim dbaniu, w trosce o kobiety, o dziewczyny, o tą najważniejszą kobietę, chociaż każda z nich jest bardzo ważna. Myślę, że to jest jakaś szkoła równowagi, czyli jakby umienie znajdowania kompromisu takiego czasowego, emocjonalnego, pomiędzy pracą, pomiędzy byciem w domu. Jakby chce się być w pracy dobrym, chce się być w domu dobrym, natomiast właśnie ta praktyka tych kompromisów, tych granic jest jakby tutaj najtrudniejsza, przynajmniej dla mnie. Życie jest wymagające, na pewno. I to wiemy wszyscy. Czego najbardziej, bym tak powiedział, się obawiasz w ogóle w codzienności? Jak to jest? Może masz takie właśnie troski męża, ojca, mężczyzny? Przede wszystkim, czy będę w stanie być dobrym właśnie mężem, dobrym ojcem? Czy udźwignę to, że będę jakby wzorem, że umierając za 40 lat, daj Boże... Nie licz tego. Stwierdzę, że dobrze wypełniłem swoją rolę przed sobą, przed Panem Bogiem. Te brzemię odpowiedzialności jest tutaj wielkie, przynajmniej ja tak też odczuwam. Piotr, pozwól, że jeszcze jednak zapytam, bo zdradzę i myślę, że tutaj nie jest to wielkim, jakimś takim, obnażeniem waszych tajemnic małżeńskich, rodzinnych. Jesteście religijnymi ludźmi. Czy ta religijność ci pomaga w tym? Myślę, że zdecydowanie. Myślę, że ta możliwość uczestniczenia w Eucharystiach jak najbardziej. Czasami jest jednak dylemat, bo dzieci potrzebują, żeby tatuś zrobił zadanie domowe z nimi, czy pobył. I tutaj też wybór tego, co jest lepszym dobrem, jest czasami trudny. Czasami tu odnoszę porażki i mam wrażenie, że zostając z dziećmi zrobiłbym zdecydowanie lepiej niż idąc na przykład na mszę. Jest to zawsze tak. Każdego razu trzeba zastanowić się, co jest większym dobrem. Ale wiesz, ja bym nawet powiedział, że tak ma być chyba, bo tak to mamy w naszej religijności, pobożności i w ogóle w ocenie etycznej, po pierwsze obowiązek stanu. I to jest ten obowiązek właśnie, tatuś jest potrzebny, nie? Dobrze tatuś matematykę rozwiązuje? Tak, to było zdecydowanie. Myślę, że to już wystarczy. A tak w ogóle tatuś jest najlepszy na świecie? Tak. To dobra, to już kończymy. O mamę nie będę pytał, bo na pewno też tak jest. Mama, Ewo, jak to jest?
ty jako kobieta, jako dziewczyna, teraz małżonka, teraz matka, ogarniasz to wszystko? Staram się każdego dnia, aczkolwiek no, czasami jest ciężko. Czasami jest ciężko, niestety coraz bardziej wkrada się w dzisiejszy świat taki trend kobiety, która jest od wszystkiego. Zarówno w pracy zawodowej, zwłaszcza w pracy zawodowej, nie idzie to w parze z rodziną, niestety. No i to jest trudne do pogodzenia. I ja mam nadzieję, że ja teraz nie zaszkodzę tobie, jak szef zobaczy program i powie, że Ewa się tutaj poskarżyła. Nie, ja cię rozumiem. Ja cię rozumiem. Ja tylko jedno słowo dodam. Mhm. Klatki konfesjonału często to zdradzają. I to jest może... Dobrze, niech to wybrzmi, bo to jest rzeczywiście świadectwo właśnie matki, małżonki, myślę, dobrego pracownika, bo przecież starasz się, żeby było jak najlepiej. No, czasami mam z takim zdruzgotaniem przychodzę, że no, nie da się być wszędzie i we wszystkim najlepszym. No i trzeba wybrać. No, staramy się wybierać rodzinę i wierzę, że kiedyś nie będę tego żałować. Nie. No i na pewno teraz tego też nie żałuję. Tak nie, że... na pewno nie. Na pewno nie. I dobrze, że tak jest. Dobrze, że tak jest. No bo pracę można zmienić. Nie, broń Boże, ale tak jest, nie? Piotrze, tak jest. Pracę można zmienić. Rodziny nie zmienimy. Ona jest. I to jest ten największy skarb, to jest to największe dobro. No w ogóle jesteśmy dzisiaj porywani, nie? Przez te wszystkie jakieś takie różne, no, zawirowania. Ci mówią to, ci mówią tamto. Na kolędzie słyszymy często, a po której stronie ksiądz jest. No ja mówię po każdej. Dziwnie to brzmi. Bo teraz można powiedzieć, no to co, po stronie szatana też? Nie, nie, to nie o to chodzi. To nie takie wybory. Ale po każdej stronie człowieka. Bo tam jest zawsze człowiek, a ten człowiek dzisiaj jest w ogóle pogubiony i on nie wie. I tu mam na myśli te wszystkie społeczne i wszystkie nawet polityczne zawirowania. To wszystko jest. My jesteśmy no, cząstką tego. Kościół jest cząstką tego. I naprawdę nawet mimo tego, że dzisiaj próbuje się gdzieś Kościołowi jakąś łatkę przykleić, tak nie jest, nie? Kościół się też z tym wszystkim boryka, zmaga. Przedstawiciele tego Kościoła, ci urzędowi również. I tak to jest. Zawsze też jest na kolędzie takie to pytanie, no bym powiedział, schemat. Jak tam w parafii? Tylko nie chwalmy, ale może właśnie, mielibyście może jakieś spostrzeżenia. Co by może trzeba było? Nie jest źle. Bardzo bym chciał pochwalić. Przede wszystkim i nie wiem czemu tego chwalenia miałoby być mało w stosunku do was, księży, w naszej parafii. Mam wrażenie, że bardzo dużo służycie. Taka postawa tej służby mi się rzuca w oczy. Na przykład do komunii, kiedy trzeba ją udzielić, to mam wrażenie, że wszyscy jesteście w jednym szeregu. Tak mam też wrażenie, że równie dobrze mógłby być jeden ksiądz lub dwa. Mam wrażenie, że jakby na tych eucharystiach czy roradach, które jakoś tam były. Jeśli nie kazanie, to spowiedź, to komunia, to bycie z ludźmi. Mi się to bardzo podoba. Życzyłbym sobie tak widzieć wszędzie. Ten duch służby jakby kapitalny. To znaczy ja powiem dziękuję. Tak, to jest. To jest. Może też od razu powiem dlaczego to jest. Można tak pomyśleć. Przecież jeden jest w stanie udzielić komunii. Dzisiaj mamy już też w naszej parafii 6 szafarzy, bo mamy nawet kolejnych 2 nowych. Ale oni też mają tylko służyć. Nie? I tu nawet nie chodzi o to, że mamy szybciej tą komunię rozdzielić, bo też jest czas na modlitwę, na śpiew, na procesję do komunii, na te dzieci, które podchodzą i proszą o błogosławieństwo z paluszkiem. No właśnie, wiemy jeszcze, jak to jest przed komunią świętą i wiemy, jak to później już jest po komunii świętej. Ale to jest na pewno, to jest świadectwo. To jest świadectwo i dobrze, dziękujemy, tak jest. Ja może nawet dodam i tutaj no podziękuję też nawet publicznie spółwikarym. No każdy ksiądz ma w tygodniu jeden dzień wolny, no bo nie ma ani soboty, ani niedzieli. A proszę zauważyć, że oni jednak są. No bo jesteśmy
świadomi, że jesteśmy potrzebni. Jesteśmy potrzebni, by rzeczywiście wtedy, no właśnie, i konfesjonał, i wszystko, no i jest jeszcze nasz kochany ksiądz Infułat, który w konfesjonale jest zawsze. Dzień i noc. Jest zawsze. No dzień i noc, prawie że. Prawie że, tak, tak, bo to też jest bardzo, bardzo ważne. To też jest bardzo ważne. No inni też jeszcze na kolędzie zawsze czekają i tak, żeśmy dzisiaj troszeczkę dłużej sobie porozmawiali. Zawsze na kolędzie zostaje też ten kolędowy obrazek. I jest dosyć dużo. Nie wiem, czy wiecie, niektórzy to mają nawet tak lata popisane, nawet tych księży, którzy odwiedzali, bo się staramy też rzeczywiście rotacyjnie gdzieś tam pojawić. Ja może na ręce małżonki zostawię taki domowy. Jak ja to zawsze mówię, dziewczyny, wiecie, że dla tatusia jest ta druga strona, a dla mamusi jest ta kolorowa. Natomiast wam chciałbym zostawić takie obrazki i chciałbym, żebyście jeszcze mi powiedziały, co to jest. Anioł stróż. To jest anioł stróż, no właśnie. Słuchajcie, to jest ta pierwsza modlitwa, której chyba każdy z nas się uczył i ją znał. Odmawiacie ją też? Tak. Tak? A tak byśmy spróbowali? Ten egzamin dokończymy przed komunią. Jak to jest, Aniele Boży? Aniele Boży, stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór, we dnie, w nocy. Bądź mi zawsze ku pomocy. Strzeż duszy, ciała mego. I zaprowadź mnie od żywota wiecznego. Amen. No pięknie, no to rzeczywiście ja już chyba siostrze powiem, że tam trzeba będzie zakończyć wszystkie egzaminy, bo to już było całkowicie wystarczające. No słuchajcie, no trzeba iść dalej. Bardzo wam dziękuję za tą fajną rozmowę, za to spotkanie, za te też uwagi, no za to pochwalenie też dziękuję, bo to jest ważne też, to jest rzeczywiście ważne. My kiedy wracamy po kolędzie, rozmawiamy ze sobą i mówimy wtedy, no właśnie, słuchajcie, to jest to, popatrzcie, z czym nawet czasem się może nie zgadzamy, bo tak też czasem jest, my o tym rozmawiamy, słuchaj, a po co, nie, dlaczego? Jest argument, to jest świadectwo, a dzisiaj chyba najwięcej potrzeba po prostu świadków. To co? Trzeba iść do innych, tak? Tak jak czasem, jak Mikołaj nas odwiedza, nie, to mówi, idę jeszcze do innych dzieci. To ja też tak już powiem, dobra? Bóg zapłać. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękujemy za wizytę. Wszystkiego dobrego. Dużo opieki i błogosławieństwa Bożego. Wszystkiego dobrego. Bóg zapłać. Szczęść Boże. Dziękujemy za wizytę. Państwu też dziękuję za to spotkanie, za możliwość bycia razem, was, telewidzów, no i państwa, u których dzisiaj gościliśmy z kamerą i z błogosławieństwem kolędowym. To rzeczywiście piękny znak w naszej polskiej tradycji, kiedy przychodzimy i błogosławimy nasze mieszkania. Szczęść Boże wszystkim, wszystkiego najlepszego. Nic się nie bójcie, słuchajcie, jak filmy czasem kręcą, to kręcą, wiecie, pół godziny jedną scenę.